zaćmienie słońca nie szybko się powtórzy. Pełne będzie dopiero w 2135 roku, także no jest to okazja, nie ruszając się z Polski, zobaczyć coś takiego. Jestem przygotowana, uzbrojona w płytkę. Też słyszałam, że nie jest to do końca bezpieczne, ale jakoś sobie poradziłam i naprawdę super wrażenie. Trochę chłodniej się zrobiło, trochę inne światło teraz pada na rynek. Ciemnie. Niesamowita sprawa. Świat wyglądał przez chwilę jak na Instagramie, więc wyjątkowe przeżycie. Szkoda, że nie zaćmienie całkowite, no ale nie można mieć wszystkiego. I tak fajna chwila i warto coś takiego przeżyć z przyjaciółmi. Inne niż codzienność. To po pierwsze, poza tym są inne kolory. Nie wiem, czy to jest efekt wypalenia, odpatrzenia. Natomiast dla mnie zdecydowanie inaczej. Ty, wyszło, ale ja. No popatrz, ja to zrobiłam, normalnie. Czekaj, Haniu, za bójkowi do pilne. Na pewno warto chwilę poświęcić, żeby to zobaczyć. Jakie masz wrażenia z okazji oglądania? Wielkie, nie? Twoje pierwsze w życiu. No. Podobało się? Tak. A co najbardziej? Co? Nie wiem. Jak księżyc na słońce szedł? No, jak wchodził, prawda? No. I ukradł nam po kawałeczku słoneczka, ale już teraz będzie oddawał.